Siemanko, z tej strony MJack i dziś znów zagramy sobie w Boris and the Dark Survival, The Wolf Trials and The Unleashed. Nowy update, o dziwo, wyszedł. Więc leca go. Nowe update'y znaczą, mam nadzieję, nie restart postępu. Proszę, nie restart postępu. Chyba nie restart postępu. Nie restart postępu. No i zajebiście. To jest ciekawostka. Nie wiem, do czego to jest. What? Tam jest taka ta... Nie wiem. Czy coś tu jeszcze dodali? Tam to mamy. Tu mamy też 6x6. Mamy tu naszą minigierkę kochaną. Wy tak nie widzicie mojej myszki. Po co ja myszko pokazuję? Nieważne. O, fuck. My tu możemy coś odblokować za 5 kluczy. Let us out. Wypuść. O kur. Czaczki. Ogólnie ostatnio na live'ie zdobyliśmy 3. taśmę. Więc odsłucham ją sobie teraz, na odcinku. Na live'ie jej nie odsłuchaliśmy. Lecimy. I don't know how much longer I can stay alive. I'd like to pretend someone is coming for me. At any moment someone will open this door and save me from this suffering. If a hero exists, no matter what size or shape they may take, now is the time. Please come find me. Liczy cały czas, że ktoś przez te drzwi przyjdzie i ją uwolni. Jak? Nie są te drzwi. Dobra, bez zbędnego pieleja. Borys sobie tutaj idzie. Straszne dźwięki są tu wszędzie. Zbieram łychę, idę dalej. Otwieram szafkę, a tam... Borys! Dobra, nieważne. Po co ja to mogę podnosić? Ja tylko sprawiam, że tamten typ się drze. Nic więcej. Nic to nie wnosi w moje życie. Tam nie ma przejścia. Czas się cofnąć. Gdzie on jest? Jest na dole, bo tylko na dole jest przejście. Rozumiem. Kumam aluzję. Tak liczyłem, się tu tekstyle. Ja to chyba powinienem zgłosić. Bo kolejny update wyszedł i tego nie naprawi. Proszę nie. Chcę, żeby on sobie poszedł. W sensie, żeby... Wyszedł stąd. Pizdu. Żebym ja tu na spokojnie mógł po prostu sobie przejść. Wchodzimy. Bierzemy co nasze. Bierzemy zupkę. Tak na dobrą sprawę, zaraz wychodzimy. Nawet już. O nie, idzie. Idzie tu. Nie! Idź stąd! Ty dziadzie. No i pierdzielony mnie zobaczą. No nie wierzę, po prostu nie mogę. Tu. Tu. No, weź tą kość. Wiesz, od tej, to ja pójdę od tej. Elo. Elo. Yeah. Pierwszy poziom z Borysem przeszedłem. Borys. Supplies jest sekurowane. Lecimy dalej. Żeby odblokować te rzeczy, gdzie mogę znaleźć pewnie te klucze, to muszę przejść wiele poziomów do przodu, więc musimy pędzić. Po prostu chyba zapierdalać przez te poziomy. Grubo, ostro, idziemy. Jak burza. Zastanawiam się, gdzie te klucze będę mógł znaleźć. O kurwa. Borys! O kurwa, tego to się nie spodziewałem tutaj znaleźć. Tak, wiem, że ty mnie gonisz, wiem. A
No ja tak samo znam rozmieszczenie już tego pomieszczenia, więc się nie cykam. To było bardzo ryzykowne. To już było ryzykowne. Ale tam ten Boris, kurwa, się zesrałem, szczerze powiedziawszy. Do tej pory to było haha, Bendy, ha, śmiesznie, ha, śmianko. A teraz, kurwa, Boris! Aż mi ciary przeszło. No idź stąd, bo się zatrzymujesz, dzbanie. Stąd wypierdalaj. Ja idę tam jeszcze raz. Jezus Maria. Biedny Borys. No czy on tu... Sobie sami żartujecie, prawda? Po prostu sobie ze mnie żartujecie. Czemu on przyszedł jest w to samo miejsce? Z jakiej racji? Po co? Co go pociągnęło do tej decyzji? Jakże głupi i zjebany. No ja mam kurwa nadzieję, że on tu nie idzie. Chyba stereo naprawili. Albo jednak nie. Nieważne, słyszałem go u góry. Coś muszą zrobić z tym stereo. Strasznie zjebane jest to stereo. Chce się słychać go definitywnie jakby u góry, a on nagle jest u dołu. Jest takie... Mindfuck forever. Nie wiem. Może to tylko ja mam taki problem. Słuchawek nie noszę lewej na prawej i na odwrót. Więc nie negujcie mnie w komentarzach w ten sposób. To nie ja jestem idiotą. Nie tym razem. Czy on tu znowu idzie? No tak, i wszedł akurat idealnie do tego pomieszczenia, tak? O kurwa. O kurwa, a się wjebałem. Dobra, byłem idiotą. Myślałem, że mi się przyfarcie jak zazwyczaj. Byłem idiotą. Jejciu, no, nadrobić teraz te wszystkie dni. To jest chyba jedna z najbardziej upierdliwych rzeczy w tej grze. Że jak z niej wyjdziesz, to musisz ją przechodzić jakby od nowa. Po prostu musisz ją przechodzić jakby od nowa. Boris! Jezu, straszaki. Znowu. Aż 4 kości musimy znaleźć. Ja mam wrażenie, że mu podkręcili inteligencję. On definitywnie jest mądrzejszy niż zazwyczaj był. Mam na myśli pod względem tego, że wydaje mi się, że jak podniosę jakiś itemek, to on permanentnie wie, gdzie ja jestem. I on biegnie tam, gdzie słyszał podniesiony itemek. A też śmieszkową rzeczą jest to, że ja nie muszę iść do tej kryjówki, żeby się schować. Wystarczy inteligentnie ustawić się w pomieszczeniu. Znalazłem kolejną taśmę. To w sumie dobrze. Dalsza część tej fabuły będzie. Dzisiaj myślę, że skończymy tą fabułę, że znajdziemy wszystkie te kasety. Okej, mamy do podniesienia jeszcze jedną. Musiał mnie zauważyć, prawda? Musiał. Idź sobie. Idź. Znalazłem klucz. Czyli klucze znajduje się też w szafkach. Dobra. To jest bardzo worth it. Bo wiecie, te taśmy na przykład szuka się tylko w tych Borysach. A klucze można szukać normalnie w tym. Zmieniam zdanie. Nie pójdę tam, gdzie on poszedł. Ogólnie... Fajnie, bo nie ma jakiejś nowej mechaniki na chowanie tych kluczy, tylko te klucze są po prostu chowane tam, gdzie większość rzeczy już jest chowane. Więc to jest takie, no okej, no ze względu na to, że znalazłem już wszystkie tamte odfuzy, dużo części tych już też odkryłem, mam na myśli tych skrapów, to tak naprawdę dla mnie to już jest łatwa sprawa. Chyba przede wszystkim muszę sobie energię odnowić. Bierzemy kostkę, czyli jeszcze została nam tylko ta kostka tam przy początku, więc już wiemy, że jesteśmy wygrani. Bo nawet w takim pomieszczeniu jesteśmy.
Ale chcę się tu jeszcze pomimo wszystko rozejrzeć. Tak czy siak bym miał rana po mnie. Idiota. Wygrałem. Dobra, znaleźliśmy kolejną taśmę. Idziemy słuchać taśmę. Idziemy słuchać taśmę. Taśma. 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 Aha, opuszczę ją wiara, że ktoś ją znajdzie. No, znalazłem 1 na 5 kluczy. Jestem ciekaw, co to jest, bo to wygląda jak klatka na postać? I think? W sensie mam na myśli to, że czysto teoretycznie może odblokujemy sobie jakąś nową postać teraz w tej grze? Ja nie wiem. Jestem mega tego ciekaw. Dzisiaj albo w tym odcinku, albo w tym drugim, który będę nagrywał, na pewno się o tym przekonamy. Już tego dopilnuję. Tylko nie projektonista, nie, proszę, nie. Tylko nie projektonista. Ja się jego bardziej boję niż tego Bendiego. Ja nie wiem czemu, ale ja odczuwam takie... taki niepokój jak gram z projektonistą. Kurwa, aż podskoczyłem! Właśnie o tym mówię! Ja pierdolę, on jest przerażający po prostu. Bo jeszcze nie w tym mogę go wyminąć. O, udało się, udało się! Oszukałem inteligencję. Tam muszę, i tak muszę się tu cofnąć, ja pierdolę. O kurwa, aż podskoczyłem na krześle. Właśnie tego nienawidzę w projektoniście. Nie wiem z jakiego powodu, ale jest jakiś bardziej przerażający niż Bendy. Bendy! To Bendy. W Bendy'ego to mam wyjebane. Ale projektonist... ciary na plecach, na samą myśl, że z nim walczę. Scrap kolejny, okej. Okay. Idzie tu. Pewnie wejdzie chamsko idealnie do tego pomieszczenia, prawda? Albo i nie. Nie, poszedł sobie. Of, to w sumie nawet lepiej dla mnie. Jedną kość mamy nadal tam. Książki będziemy szukać. No i też będziemy szukać dalej kluczy i w ogóle. Ja nie wiem, co jest, gdzie on z tamtej strony poszedł. Poszedł tam, okej. Okay. Worth it. Nic nie ma, tu nic nie ma, okej. Okay. Czyli stąd muszę iść? Idziemy na dół. Stawiam, że będzie na dole. Boris! O kurwa, nie strasz mnie, nie teraz. Jestem i tak spięty przez projektonista. O! Nie chcę, po prostu nie chcę więcej. Idzie tu. Oczywiście, że tu idzie. Oczywiście, że tu idzie, no bo jakby inaczej, kuśwa. Wypierdalaj! Czysto teoretycznie mogłem pójść tylko po tą kość, przejść poziom i mieć wyjebane. Ale chcę naprawdę jak najprędzej przejść jak najwięcej, bo widzę, że te update'y teraz coraz szybciej wychodzą. Jest ostatni tape. Mamy ostatnią taśmę fabularną. Zajebiście. Dobra, ja nie chcę więcej męczyć z projektonistą. Pierdzielę to. Z Bendy mogę się bawić. Bendy nie jest straszny. Nie jest aż tak straszny. Projektonist jest jeszcze nowy. Się jeszcze nie przyzwyczaiłem do tego. Dobra, idziemy odsłuchać ostatnią taśmę. O czym się dowiedziemy? Dowiemy. To jest ostatnia taśma. There isn't much time. If you found my messages, here is my last one. My final plea. If anyone is out there, if there's anything good left in this world, look for my hidden key and then find my door.
Mamy znaleźć jej klucz, jej ukryty klucz. O kuźwa. Big stuff. Tu mamy cztery klucze do znalezienia. Tam mamy jeden klucz do znalezienia też. I tu nam brakuje dwóch skrapów. Dwa skrapy, cztery klucze tamte i jeden klucz ten taki główny. Milaski. Pewnie będzie podpisane albo jakoś tak. Okej, pewnie też będzie w którymś z Borysów. Mam nadzieję, że nie będę walczył z projektonistem. To jest Bendy, słyszę Bendy'ego. Bendy idzie tutaj. Chyba. Tak? Nie. Nie idzie. Dobra. Elo cię typie. Trafionet. Zatopionet. Dobra, idziemy stąd. Nic tu nie ma. Nic za nic. Nic za nic tu nie ma. O-o-o. Oczywiście, że on idzie z dołu. Dobra, no to teraz pójdziemy na dół. Przynajmniej wiemy skąd poszedł. To dobrze, nie wjebaliśmy mu się na rej, jakby nie patrzeć. A tu jest przetykaczka. Do kajbela. Teraz tak, tutaj. Tutaj będzie po prawo. Aha, jest. Możemy stąd iść. Mało to jest do komentowania jako tako. W całokształcie rozgrywki. W sensie poważnie, mało jest tutaj do komentowania. No bo co, no idę sobie. No i idę. No i no, idę. Lost paper found? Co to kurwa było? Ja nawet nie zwróciłem uwagi, jak to wyglądało. Ja myślałem, że to jest książka przy książce. Lost paper? Zgubiony kawałek papieru? Tu nie było czegoś takiego. Co? Ta gra mnie zaczyna coraz bardziej zadziwiać. Mi się to podoba, tylko że... Za dużo tego. Za dużo. Ja się gubię. Za dużo. Za dużo. Twórcy Bendy'ego, za dużo. Jeszcze mam masę pomieszczeń do obejrzenia. O kurwa. Bendy'ego na plecach. Kurwa. No i zobaczcie, gdybym wziął tą książkę, to wiecie jakby to się skończyło? Żebym wbiegł prosto w Bendy'ego. Nie byłoby przebacz, bo on by mnie permanentnie zaczął gonić. Priorytet. Mieć się gdzie schować. To jest priorytet. Mieć się gdzie schować. W ogóle jest 26 minut nagrania. Kurwa, wyjdziesz stąd? Idź se po górze pobiegaj. Nie po tej górze! Nie pierdolę, co za cep. Jebany. Okej, to było dziwne. Idziemy tutaj. To jest kryjówka kolejna. Ale ja muszę zupę. Muszę uzupełnić moje kalorie. Elektrolity z zupy. To był zły pomysł, że nie wziąłem tej. Gdzie on kurwa idzie? Już nie wiem. Safe house key. Że nie jest ten klucz przypadkiem, który ona tam schowała i w ogóle? Tak, padlock key. To są dwa różne klucze. Znalazłem jej klucz. Idzie tu. Z której strony? Z tej strony. Byle nie poszedł na lewo. Byle nie poszedł na... Oh. Pójdę po zupę. Nareszcie. Nareszcie, już było kurwa krucho. Teraz poczekać, aż on sobie stamtąd pójdzie. Jasne, że przybiegnie tu. No oczywiście kurwa, że przybiegnie tu. No kurwa, jak na złość, co nie? Ja pierdolę. Bendy, idź stąd. Idź w pizdu. Warto wiedzieć, że mam tutaj w sumie dwie sposobności na ucieczkę. To się mogę biec tam na prawo maksymalnie, albo tu w dół. Zależnie od tego, jak będzie wyglądała sytuacja z Bendy'em. Dobra, to musi być szybka akcja. O właśnie.
Widzisz, jak na styk jest zupa? O, to był ciężki poziom. Przyznam szczerze, wszystkie zupy były po lewej stronie, był ciężki poziom. Zdobyliśmy jej klucz. Boję się trochę. Tu mamy 2 na 5 kluczy. Ja się poważnie boję. Ale to zobaczymy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wiem, że kończę w chamskim momencie, ale was zachęcę do obejrzenia następnego. O ile w ogóle ktoś to ogląda. Możecie napisać w komentarzach, nie wiem, help, jeśli oglądacie to aktualnie jeszcze. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, coverach, live'ach i innych materiałach. I cześć!